Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo poruszymy dzisiaj problem badań kontrolnych po więcej niż 30 dniach nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego. Zaczniemy jednak tutaj tradycyjnie od zapytania internautki. Chodziło tutaj wprawdzie o mniej niż 30 dni zwolnienia, ale przeczytam ten list. Witam panie doktorze, mój mąż przebywał na zwolnieniu lekarskim po pobycie w szpitalu przez 25 dni kalendarzowych. Czy musi powtórzyć badania okresowe? Za odpowiedź z góry dziękuję. I oczywiście odpowiadając na to pytanie, przypominam, że są to badania, no nie tyle okresowe, co badania kontrolne. Opieramy się tutaj na kodeksie pracy. No, na wszelki wypadek przeczytam dokładnie, żeby czegoś nie przekręcić. A więc artykuł 229, wstępne okresowe badania lekarskie, paragraf drugi. I proszę, mili państwo, dokładnie słuchać. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, natomiast w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, czyli dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, prawda? Czyli zasada kodeksu pracy w stosunku do badań kontrolnych jest bardzo prosta. Czyli wymagana jest niezdolność do pracy spowodowana chorobą, ale trwająca powyżej 30 dni, czyli co najmniej 31 dni zwolnienia. Tutaj internautka wspomniała tylko o 25 dniach, czyli jeżeli nie będzie więcej ta osoba na L4, to może spokojnie na następny dzień po zwolnieniu wracać do pracy. Jeżeli na przykład jeszcze jednak weźmie z tydzień chorobowego, no to będzie już wtedy 32 dni i z urzędu, z kodeksu pracy zostaniemy skierowani na badania kontrolne przez pracodawcę, oczywiście do lekarza medycyny pracy. No, co warto pamiętać w takim przypadku? A mianowicie, pamiętajmy o zaświadczeniu, o zakończeniu leczenia, czyli od tego lekarza ze szpitala, lekarza prowadzącego, czy po prostu lekarza wystawiającego zwolnienie, że zakończyliśmy już leczenie. Chodzi tutaj głównie o to, aby nie było sytuacji, że jesteśmy na tym zwolnieniu jeszcze z tydzień, lekarz medycyny pracy nas dopuszcza, a my przynosimy zwolnienie do pracy i jest taka zbieżność, znaczy jest nie tyle zbieżność, co rozbieżność poglądów dwóch lekarzy. No tutaj lekarz medycyny pracy nie musi być specjalistą w danej dziedzinie, specjalistą w zakresie złamanych nóg, rąk czy ginekologii i dlatego opieram się tutaj na zaświadczeniu o zakończeniu lekarza od tego lekarza prowadzącego. Oczywiście musimy pamiętać o skierowaniu od pracodawcy, czyli nie ma tutaj miejsca fakt, że przychodzimy sobie skierowani przez pracodawcę ustnie. Natomiast jeżeli ktokolwiek z Was ma tutaj coś ciekawego do powiedzenia w temacie tych badań kontrolnych, jak to wygląda po różnych firmach, także zapraszam w tym przypadku na mój kanał YouTube, tutaj na samym dole, Lekarz Medycyny Pracy, lub na mojego bloga, albo zwolnienielekarskie.pl, albo lekarzpracy.pl. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia i koniecznie zapraszam na kanał YouTube do komentarzy i na bloga w celu zadawania zapytań. Dziękuję.